Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do wideo recenzji na portalu Zegarki i Pasja. Bohaterem dzisiejszej recenzji będzie zegarek firmy Epos. Firmy, która całkiem nieźle i odważnie poczynia sobie na naszym rynku i zdążyła przekonać do siebie całkiem sporą rzeszę sympatyków, w tym oczywiście również mnie. Dziś pokażemy limitowaną edycję zegarka Epos 3435 Verso 2. Tą kontynuacja zaskakującego dość zegarka Verso, który był zaprezentowany na targach w Bazylei w roku 2017, z odwróconym mechanizmem. To, co zwykle jest z tyłu, widzimy jako twarz zegarka. W nowym modelu możemy dostrzec nieco mniej niż w pierwszej wersji, jeżeli chodzi o mechanizm. Ale zegarek ubogacono za to stylistycznie i zdecydowanie poprawiono jego czytelność. Czas odczytujemy na umieszczonej decentralnie prostej i czytelnej małej tarczy. Jest ona biała, lakierowana i nadrukowano na jej obwodzie eleganckie indeksy godzinowe w postaci cyfr rzymskich, a czas wskazują klasyczne wskazówki, które są zabarwione na niebiesko. Po prawej stronie tarczy otacza element w kształcie takiego jakby półksiężyca. Zamocowano go za pomocą trzech widocznych śrubek. Występuje on w wersji niebieskiej i czarnej. U nas, jak widać, jest to wersja niebieska. W górnej części wygrawerowano na nim informację, iż mamy do czynienia z limitowaną edycją, a w dolnej numer tej limitacji. Powierzchnię przyozdobiono szlifem słonecznym, co daje bardzo fajne efekty zależnie od kąta padania światła. Tym samym można powiedzieć, że misternie zaprojektowana tarcza, w tym nowym modelu oczywiście, składa się z trzech różnych części, z trzech obszarów. Część jakby podstawowa co do odczytu z widoczną tarczą, którą przed chwilą opisywałem. Następnie mamy tą część, jaką jest niebieski półksiężyc. I ostatni obszar to widoczny mechanizm. Jest on szkieletowany i przyozdobiony. Szkieletowane i misternie grawerowane we florystyczne wzory elementy mechanizmu, jakie zwykle widzimy od strony dekla, tutaj cieszą nasze oko w zasadzie za każdym razem, kiedy spoglądamy na tarczę zegarka. Dopracowane płyty są oczywiście elementem zdobniczym, ale w tym wypadku także kamienie łożyskujące, barwione na niebiesko śrubki i koła zębate oraz, co najciekawsze, doskonale widoczny pracujący układ balansowy w kolorze złocistym stanowią ważne elementy stylistyczne odpowiadające za wizerunek tego zegarka. Elementy te oczywiście nie przyćmiewają tej połówki czy też tej części ze wskazaniem czasu, ale jednocześnie stanowią o charakterze Eposa Verso 2. Choć zegarek wygląda bardzo klasycznie, doskonale według mnie opanowuje symbiozę nowoczesnej technologii z tradycyjnym wzornictwem. Koperta zegarka wykonana jest oczywiście ze stali szlachetnej. Jest polerowana, a na bokach przy uszach ma takie elementy w postaci pionowego użebrowania. To oczywiście są elementy stylistyczne. Proste uszy z okrągłym zakończeniem mają spore otwory na śruby, które mocują pasek. Pasek czarny ze wzorem skóry aligatora. Bardzo wygodny i całkiem wysokiej jakości, zapinany na klamrę typu motylkowego. Średnica koperty to 43,5 mm. Grubość to 11 mm. Dekiel jest przykręcany i prawie pełny. Prawie, bo wycięto w nim okienko. Okienko, w którym pracuje sekundnik. Tak, sekundnik. Z racji odwrócenia mechanizmu, z tyłu mamy tą część, którą zazwyczaj widzimy pod tarczą. A jak wiemy, mechanizm, który został użyty do tego zegarka, to Unitas 649
8 ma on tak zwany mały sekundnik. Tutaj został on wykorzystany po to, aby pracować jako pulsometr. Wygrawerowano wokół niego skalę pulsometru, dzięki czemu możemy właśnie odczytać takie wskazanie. Zegarek dostępny jest także w wersji z kopertą wykonaną ze stali, ale z powłoką PVD w kolorze różowego złota. Wodoodporność całości zapewniono na poziomie 50 metrów, co powinno być wartością wystarczającą. Bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście tradycyjnie zapraszam do naszej recenzji na portalu Zegarki i Pasja, gdzie mam nadzieję dość szczegółowo, atrakcyjnie opisujemy ten nietuzinkowy zegarek. Pozdrawiam.